Witaj, panie. Pustynia czeka na ciebie. Cześć, tu Gór Tanki. Dziś rozpoczynam taką moją mini, nieregularną serię stwierdzy. Będą to takie potyczki luźne, ponieważ uważam, że kampanię Krzyżowca to już chyba wszyscy widzieli na YouTubie i nie ma się nad czym tutaj rozpływać. Będziemy sobie grali potyczki na jakiejś wybranej mapie. Gram oczywiście na zmodyfikowanej twierdzy. Link do moda będzie w opisie. O nic się nie martwcie, łatwa instalacja. W plikach gry po prostu trzeba zainstalować. Wybierzmy jakąś ciekawą mapę, na której nie grałem i oczywiście zagramy przeciwko moim ulubionym kalifom. Cel. Jakaś ciekawsza mapa, wiecie? O, ta wygląda fajnie. Zobaczmy sobie. Oczywiście wasza dwójka. Szczury. Dobra robota. Ej, dobra. Tyle wystarczyło. Sojusze. No i reszta sami będą. Oczywiście będę sobie tu ja. No i co? Zaczynamy. Oczywiście od razu, żeby się do mnie nie dostali. Cwaniaki podpalacze. Wiem, że spada. Będzie spadać na razie. Możesz na nas liczyć. Gdzie jest moja łopata? Jakieś polecenia? Kopać w imię zwycięstwa. Od razu mówię, że nie jestem jakimś wirtuozem twierdzy. Można powiedzieć, że jestem tak samo fanem twierdzy jak i pan Killera. Nie można tutaj tego. Ajajajajaj, ten pajac durny skacze. I mam obsesję na punkcie ustawiania równych tutaj domków. Zawsze muszą być równe uliczki. Dobra. Oczywiście żarło. Będziemy żyli oczywiście z piwska. Może trochę też z mąki. No tutaj obrona będzie dość prosta. Te dwa pajace mi nie zagrażają, bardziej się boję tych gości. Wiadomo, za kasę, deseczki, standard. Ja wiem, zaraz się ktoś odezwie, powie z jakąś kurde mechaniką czy techniką, której ja nie znam, że o tutaj można tak zrobić, tutaj tak można zrobić. Uwierzcie mi, no po prostu mi takie coś psuje zabawę z rozgrywki. Ja wolę grać o tak o po swojemu, że tak powiem. Chociaż przyznam, że niektórych misjach Krzyżowca no po prostu tak się nie dało. Weź gościu wywala i dlaczego ty tu kopiesz? Tu sobie kop. Zawsze znaczy już ta głębokość. Siedziba otoczona. No widzicie, otoczona, super. Będziemy oczywiście też robili kuszników, bo to są moje ulubione jednostki. Kuszników z łucznikami będziemy mieszać, ale to później. Na razie potrzebujemy masy desek na przemysł przetwórstwa pszenicy. O. A się gnoje zawsze pchają z nogami tam, gdzie nie trzeba. Krówki. Dobra, wynocha. Bronić władcy. I jeszcze więcej łuczarzy mi potrzeba. Miedź jest już w drodze. Wiadomo po co. No dobra. Czas też postawić wytwórnię alkoholu. O.
czy tam browaru, jak to woli. No. Z początku myślałem, żeby po prostu wysłać asasynów i ich pozażynać, wiecie, ale to by było zbyt szybko. Chociaż z nimi też będzie łatwo, bo oni nie potrafią gospodarki postawić na niczym innym niż drzewo. A do kamienia mają daleko. Dobra. Jak mówiłem, drzewa nam będzie potrzeba dużo. Bo i piwska będziemy dużo wytwarzać. Czekamy na rozkazy. Aha, schodów nie ma. Tak? Wyruszamy. Powiedz, może was zdziwię, ale wam powiem, że nie używam tarcz w tej grze. Łucznicy w gotowości. Z tego względu, że uznaję je za swego rodzaju oszustwo. O, tak powiem. Gra się staje strasznie łatwa, jak się używa tarcz. Na wieżach czy w jednostkach ruchomych, na przykład jak mamy te czworoboki kuszników, łuczników i puścimy z tarczami, to czołg. Twoja popularność rośnie. Praktycznie czołg. Dobrze, ja wiem, jakiego budynku mi brakuje. Zastanawiam, czy lepiej na piwsku zarabiać, czy lepiej doić ich z kasy po prostu. Chyba będziemy ich doić z kasy. Tych dwóch panów zabijemy. Jeżeli oni w ogóle dożyją do mojego przyjścia. Ach, kusi mnie, żebym teraz sobie jakąś armię nazbierał. Trzeba mi trochę arabskich najemników postawić. O, proszę. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. A, już alkoholiki się przewracają. Mój łuk będzie ci służył. Dobra, wiecie co, on jest tak bezbronny, ja wysyłam na niego, tylko kurde właśnie, potrzeba mi ludzi do obrony też. Już tam zmierzamy. Ja mógłbym tego pajaca zabić, kurde, samą armią swoją obronną obecną i 500 golda dostać za friko. Tylko wiecie co, ja do niego bym poszedł, a tu by przylecieli podpalacze. Chociaż wiecie co, ja mam pomysł, kim mógłbym podpalacze zatrzymać. O. Tu jest zasięg dobry. Jakieś polecenia? Dokąd zawsze gotowi. Dobra. Kawałek drogi. Idźcie. Powiedz dokąd tym razem, co mamy zrobić. Tutaj. Czekamy na rozkazy. Nasz skarb pustoszeje. No niestety, będziemy zdzierali z nich kasę. Nasz skarb pustoszeje. Tak? Kawałek drogi. Trochę słabo mapę wybrałem. No nie mają się jak goście rozwinąć w ogóle. Poza kalifami, których kurde będę musiał pewnie trybuszami męczyć jak zawsze. O, nagle łuczników narobił. Śmieć. Dobra, sfokusujcie się na łucznikach.
No i dupa, i po moim ataku. Nie przyszło mi do głowy, że on sobie zacznie ludzi dorabiać. Tak na szybciora. Mój łuk będzie ci służył. Kawałek drogi. Kawałek drogi. Dawajcie, do pomocy. I zablokujcie mu most, frajerowi. Wiadomość od szczura. Nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój! Dobra, mamy go. Uwaga! Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni, sir. Na rozkaz. Wyruszamy. I koniec. Kurde, piesków se nastawiał, śmieć. No nie ma problemu, jest już zablokowany na amen. Z czego by tu jeszcze kasę zrobić? Więcej przetwórni. Wiem, wiem. To się wkrótce zmieni. Kurde, mogłem tam wysłać ludzi. Trzeba mi asasynów. Wiem już nawet, co sprzedam. Zbroję. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ale asasynów. Potrzeba złota. Wiem, że potrzeba. Ale oni się opłacają. Zabić. No ta modyfikacja pozwala, jak widzicie, botom budować nowe zamki i na bieżąco reagować na nasze taktyki. To mnie bardzo zaskoczyło, jak pierwszy raz na nie grałem. O, jak dorabia. A nóż widelec jeszcze wygra. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, ser. Mój panie. Kawałek drogi. Oj, chyba nam atak nie grozi z żadnej strony. Albo wiecie co, nie. Jakieś polecenia? Chodźcie, asasyny. Ach, kurde. Musimy poczekać, aż spłonie. Sprawy mają się dobrze? Tak. Myślę sobie... Myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Tak, tak, łuczników tu wyśli. Spłonął. Dobra, musimy poczekać, aż ogień ucichnie i ugaśnie. Potrzeba nam broni, potrzeba nam broni, sir. Sir? Wyruszamy! Muzyka dla moich uszu, jak się palą. I zaraz YouTube to wyłapie i będą ze mnie robić wariata. Dobra. A te na co czekają?
Dobra, zarżnąć go. Oszczędzę mu hańby bycia zamordowanym przez podpalaczy. Dobra. Też przyznam szczerze, trochę niskie zagranie szczura brać na pierwsze starcie. Patrzcie, zabezpieczony jest przed asasynami, cwaniak. Widzicie? Można się tylko na jeden mur wspiąć, na drugi już nie. Trzeba będzie machiny sprowadzić. Już ktoś łuczników podsyła, jakiś cweluch. Trzeba będzie ludźmi obsadzić wieżę. Wasza łaskawość? Jak możemy pomóc? Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Potrzeba nam nowych rekrutów. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Dobra, na wieżę, bo ja już wiem, gdzie ta szmata będzie atakować. Bo mamy dojście do zamku otwarte. Mają się dobrze. Myślę sobie, myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Jak słyszycie, mam też nowy soundtrack. Ojojoj, jak sobie dorabia ludzi jeszcze na poczekaniu. A już niedługo to się skończy. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Wyruszamy. Szkoda, że nie mamy żadnego źródła żelaza. Znaczy mamy, ale wiecie, tu stawianie tego w obecności kalifów to trochę bez sensu. O, patrzcie, ile wojska nastawiali. Spichlerz jest zapełniony, mój pan. O, i będzie trzeba spamić niestety. Katapultami. A raczej trybuszami, bo katapult to trochę do dupy walczyć z nimi. No wiedziałem, na szczura wysyłają ludzi. Na ramię broń. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. O wy kurwy. Sobie postawili balistę, a nie lubię ludzi tracić w tej grze. Katapulta przygotowana do miotania, mój. Przygotować katapultę. Wiecie co, skupimy się na razie na kalifach. Tamten gościu, Ryszard, jest łatwiejszym celem, ale ich trzeba zabić, bo oni mogą naprawdę opór stawić. Dobra, wiem, że spichlerz jest ten. Dobra. Błagam, o bądź wielkoduszny i nie krzywdź mnie, proszę. Hajs za darmo. I się wycofujemy stąd w ogóle całkiem. Kawałek drogi.
Myślę, że podejdziemy gdzieś tutaj i stąd będziemy trybuszami walić do nich. Ale do tego potrzebuję więcej ludzi. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. W sumie kasę mamy, to i można im postawić kościółek. Albo nie, na razie mi szkoda kasy na kościółek. Potrzeba nam broni, sir. Czekamy na rozkaz. Nasz skarb pustoszeje. Jaki mam przydomek? O, bogaty oraz czczony. Mój łuk będzie ci służył. Wasza łaskawość? Oni niech tam się bawią z naszym przyjacielem. Bohaterska śmierć strażaków. W walce z niewolnikami. Dobra, łucznicy. Już tam zmierzamy. Jakieś polecenia? Prosto w wodę. Tak, prosto w wodę. Rośniesz w siłę. Czekamy na rozkazy. Ruszamy na stąd będziemy atakować. Otoczona. Potrzeba nam broni, sir. Wiecie co? Trochę się zabawię. Jednak będę sobie kamień pobierał. Skoro już nie muszę się martwić tutaj o ataki. Dobra. O te ataki się w ogóle nie musiałem martwić szczurów. Dobrze, tak zrobimy, odetniemy. Jazda do fosy. Łucznicy w gotowości. Przegrupować się na stanowisko. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie, wyruszamy. Siedziba otoczona. O, siedziba otoczona i super. Jakieś polecenia? A my zaczynamy odcinać naszych kalifów od zasobów. Już tam zmierzamy. Nie rozwalcie to. Gówno. Boże, ten akurat teraz ruszył się tym. Karbować strzały. Wyruszamy. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. Koniec drzewa, dobra. Co mamy zbudować? To stanowisko jest nieosiągalne. Jesteśmy atakowani. Zbrojownia jest zapełniona, mój panie. Dobra, koniec kamienia. Idziecie tam. Przygotowaliśmy narzędzia. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Rozkazy zapamiętamy. Nie, wy nie. Poczekajcie sobie. Zobaczymy, dokąd będą mieli zasięg.
Zbrojownia jest zapełniona. Ucznicy w gotowości. Ajajaj, zbugowali się inżynierowie. Spichlerz jest zapełniony, mój pan. Gotowi do boju, sir. Okej. No i zabieramy się za wieżyczki po kolei, żeby mnie nie podpalili. Obliczyć tor lotu. Jak możemy pomóc? Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt. No niestety oblężenia kalifa są zawsze żmudne. Chcesz się dokonać inwazji na moje ziemię? Drogo za to zapłacisz. Zaraz uderzymy tam, gdzie zaboli. Zbrojownia jest zapełniona. Trebusz gotowy, sir. Obliczyć tor lotu. Ten idiota będzie zapewne niedługo kamień dokupywał. Trebusz gotowy, sir. Obliczyć tor lotu. Rośniesz w siłę. Jesteśmy atakowani. Na pozycjach. O Boże, ten idiota tu lezie. Dobrze, stawili dzielny opór. Trebusz gotowy, sir. No zniszcz. Zniszcz ten spichlerz. Nieboży. Trebusz gotowy, jest zapełniony, mój panie. Obliczyć tor lotu. Dobra, zaraz sobie dorobimy jednostek. Doskonale. Ajajaj, o. Uwaga! Potrzeba nam broni, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam broni, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Trebusz gotowy, sir. Obliczyć tor lotu. Już nowe postawił. Trebusz gotowy, paniaczek. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. Gdzie by tu postrzelać? A trzeba będzie bliżej podejść. A żeby bliżej podejść, trzeba większy wieżyczek poniszczyć. Obliczyć tor lotu. Szkoda, że tego żelaza nie mam. W sumie teraz mógłbym sobie już otworzyć do niego przejście. Wiadomość od kalifa. Co? Ośmieliłeś się dokonać inwazji na moje ziemię? Drogo za to zapłacisz! Już podpalacze nie przybiegną, bo nie mają którędy. Trebusz gotowy, sir. Obliczyć tor lotu. I kolejna wieżyczka naszego niewiernego kalifa. Obliczyć tor lotu. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. Dobra, trzeba wybadać, dokąd zasięg mają. Ruszamy natychmiast. Ajajaj. Ten frędzel ma zasięg. Gdzie są asasyny? Zabić. Balistę.
obliczyć tor lotu. No i dobra. Doskonale. Bida zaraz będzie u kalifów. Na rozkaz. Szybki marsz. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. Wiem, że jest zapełniony. Łucznicy w gotowości. Wizumura. Mój łuk będzie ci służył. Czy mogę tu podejść? Kurwa, jeszcze te mają. Nienawidzę balist. Wyruszamy. No już wiedziałem, że mają zasięg gnojki. Opuszczam stanowisko na machinie oblężniczej. A, w wodzie nie mogę. Na ramię broń. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. Wiadomość od kalifa. Natychmiast usuń swoją armię spod murów mojego zamku. Mają przewagę zasięgu. Nie ma co. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Najdalej jak się da. W tej wysepce. Buduje sprzęt oblężniczy. Zbrojownia jest zapełniona. Buduje sprzęt oblężniczy. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba zwolniony kilku wyszkolonych inżynierów. Wasza łaskawość? Chodźcie tutaj. A wy? Kurwa, patrzcie. Pierdalej z tym łucznikiem. Obliczyć tor lotu. Mój panie, do obsługi zwolniony zenia trzeba coś zbudować? Bliżej. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Skład zapasów jest zapełniony. Dobra, już... Ach, to wkurza w tej grze troszeczkę z tym składem zapasów w środku walki, ale to jest już niestety tradycja tej gry. Dobra. Skład zapasów i chyba zbrojownia. Trzeba nam nowych rekrutów. Wiadomość od kalifa. Co? Ośmieliłeś się dokonać inwazji na moje ziemię? A, uśmieliłem się. Za to zapłacisz. O, ciekawe jak zapłacę za to. Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Chyba mieczników sobie porobię arabskich. Szkoda mi czasu na robienie europejskich jednostek. Trzeba nam nowych rekrutów, ser. Mój panie. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. I się ich wyślę, żeby zarżnąć tego słabszego. Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Aha, oni coś się zbloczyli. Trebusz gotowy, ser. No to więc każe im strzelać tak. Obliczyć tor lotu. Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. No raczej nie trafił. Zbrojownia jest zapełniona. A właśnie, wy musicie zrobić dziurę w murach. Jesteśmy atakowani. Trebusz gotowy, ser. No dalej dajecie ognia w to miejsce. Obliczyć tor lotu.
Ja wiem, że on tam ma doły do podpalania, ale nie mam po prostu czasu na to, żeby się bawić. Zbrojownia jest zapełniona, mój panie. Wiadomość od kalifa. Natychmiast usuń swoją armię spod murów mojego zamku! Dobra. Potrzeba nam broni, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Na ramię, broń! Wyruszamy! No nie, musimy podejść. No ta kurwa ma zasięg na mnie bez przerwy. Spichlerz jest zapełniony. Ajajajajaj. Idźcie zabić. A wy walicie fokus na tego pajaca. Dobrze, a potem na tych dwóch. Dobra. Wiadomość od kalifa. Trzymaj się z daleka od moich. Dobra, tam kalif to tam. Z daleka powiedziałem. Kalif skorpion. Kalif skorpion zwany infidelem. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. No wiedziałem, kurwa mać. Tylko się nie spodziewałem, że tak blisko będą. A pierdole, dlatego nie lubię kalifów. Dlatego ich nie lubię, bo oni spowalniają rozgrywkę strasznie. Niby słaby przeciwnik, łatwo zablokować, ale... Kurwa... Staję na głowie, żeby tylko no, spowolnić nam rozgrywkę. Uwaga! Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych tymi smolnymi dołami. Jakieś polecenia? Dobrze, że nie podesłałem łuczników tam. Kawałek drogi. Na rozkaz. To by było dopiero złe. Szybki mar. Trzeba było podpalaczy nawysyłać. Na wymacanie. A co tam, kasy mam dużo. Zarżnąć tego śmiecia. A właśnie, no tak. Potrzeba kamienia, wiem o tym. Kurwa, sunąć dupale do przodu. Już tam zmierzamy. Co mamy zbudować? Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje teraz kalify oblężniczy. Się posrają. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Tylko głupio kurwa trochę, bo oni będą fokusować tego lorda bez przerwy. Patrzcie, oni się bagują. Przygotowaliśmy narzędzie. Zadali do boju, sir. Daj nam zadanie. Jak możemy pomóc? Dobra. Przegrupować się na stanowisko. Zwykle używam pałkarzy, są znacznie szybsi. Ano tak. Gdzie ta kurwa ma spichlerz? Jest. Trzymaj się z daleka od moich ziem niewiernych! Z daleka powiedziałem! Obliczyć tor lotu. Thank you.
Ośmieliłeś się dokonać inwazji na moje ziemię? Drogo za to zapłacisz! Zaraz do grobu pójdziecie obaj. Wiadomość od kalifa. Natychmiast usuń swoją armię spod murów mojego zamku! Zdobyliśmy zamku, panie! Amrat! Ilal Amam! Wiadomość od kalifa. Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego, niewierny! Wiadomość od kalifa. Trzymaj się z daleka od moich ziem, niewierny! Z daleka powiedziałem! Idźcie, idźcie tam. Słyszę, że... Trebusz gotowy. Ach. Tak. Nie pokazałeś jeszcze wszystkiego, ale jesteś już martwy. Strapiony? Kto jest strapiony? Wyruszamy. Dobrze, tam wszyscy macie iść. Wyruszamy. Opuszczam stanowisko na machinie oblężniczej. Opuszczam stanowisko na machinie oblężniczej. Dobra, w nagrodę będziecie obrońcami władcy. Potrzeba nam broni, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czas na ostateczny bój. To trzeba oczywiście wszystko posprzedawać. Bo jak zawsze wszystko zajebane jest. Dobra. O, jeszcze tutaj trybusze stoją. Zwolniony ze służby. Wasza łaskawość? Rozkazy zapamiętane. Co ja mu tu? Jesteśmy atakowani. Do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Potrzeba nam broni, ser. Łucznicy w gotowości. A nad Ryszardem się trochę podznęcam przed śmiercią. Bo jeszcze nastawiał pewnie balist. Nie nastawiał nic. Bo idiota sam się zablokował. Zobaczcie, gdzie sobie budynki postawił. Kretyn. Ale to dla mnie lepiej. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Kawałek drogi. Nanum stai tu nelle tali. Salli la. Dużo ma kasy, mało ma kasy. No, przydałaby się kawaleria nam. Bo tak najfajniej mangonele czyścić. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Al-hisanu sarih. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. To by było na tyle. Więcej nam nie będzie ich potrzeba. Dwie wieże słabo obsadzone. Resztę sobie podejdziemy piechotą. A nie, nie będziemy sobie dorabiać jednostek tych. O. Do tego obiektu nie przysłano żadnego pracownika, ser. Już Europejczykami go dobijemy. Potrzeba drewna. Jesteśmy atakowani.
بأموكم إلى نهاية الأرض. Co? Ma dwie rzeczy na wieży. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Panie, ruszamy natychmiast. Mentowy. Perka Winkle ryje. Alfarasy tak. A, cwaniaczek. Balistę sobie postawił obok. Trzeba coś zbudować? Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. A, już po wszystkim. Teraz tego pana podpalimy ładnie. Spłonie. I będzie po wszystkim. Jesteśmy atakowani. Maulej? Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Morna. Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Oczywiście niszczymy studnie. By się gnojek nie ugasił. Uwaga! Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Nahnu abqal. Khuyuluna jahida. La man tasa. Dobra. Obliczyć tor lotu. Może wieżę zburzyć? Było łatwiej. Trebusz gotowy, ser. Wiecie, chodzi mi o najszybsze dojście dla podpalaczy. Trebusz gotowy, ser. Aby efekt był jak najlepszy. Dobra, zbrojownia zapełniona, do sklepu wszystko sprzedam. Wiadomość od lwiego serca. Pewnie, zawsze możesz zniszczyć parę budynków. Co powiesz na uczciwą walkę? Mało Arychanu. A, cwaniaczek, już podstawił sobie. Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Studnia. Zawsze się tak nad ostatnim wrogiem pastwię w tej grze. Okej. Okay. Ja pierdzielę, ci cywile się pchają. Jesteśmy atakowani. Mało Arychanów. Mata Harwa. Bytwa Kid. Bytwa Kid. Pięknie będzie. Oj, pięknie. Dobra, powyburzamy sobie budynki tego śmiecia. Skład zapasów jest zapełniony. Pięknie płonie. Już za późno na strażaków, chłopcze. Trebusz gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Ale tak w razie czego. Sejamu tu.
صلي له. مهمة سهلة. بسهولة. Rebusz gotowy, sir. Obliczyć tor lotu. Skład zapasów jest zapełniony. Rebusz gotowy, sir. Obliczyć tor lotu. Nic z niego nie zostanie. Czekajcie, jeszcze go zhańbi na maksa. Dobra, wy już nie musicie pracować, nara. Praca została wstrzymana, panie. Wszystko posprzedajemy. I wiecie, czym go zabijemy? Niewolnikami. To jest największa hańba. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Lord zginie z ręki niewolnika. Aj dobra, nic z niego już nie ma. Teraz naszych szturmowców musimy tylko narobić dużo. Tak ze 100 przynajmniej. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, i podatki też możemy już sobie darować. O. A jeszcze wam bazylikę pierdyknę. O, widzicie tutaj. One mają nowy wygląd. O. O. A ta wygląda po staremu. O. Będzie Królestwo Boże. Maulej. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra. Niech sobie biegną szturmowcy. Tu by się przydał jakiś zamek zbudować ładny, póki tamten gościu jeszcze żyje. Nie lubię takich, kurde, samych wież stojących. Nieestetycznie to wygląda. Tylko to musi być równo, wiecie, żebym ja miał miejsce na blanki. No tak, tak, będzie najlepiej. O. Tu się jeszcze jedną wieżyczkę walnie. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Potrzeba drewna. Dobra, wiem, że potrzeba drewna. Skoro król musi się kryć w swoim zamku, ale kryć się muszę. Siedziba otoczona. Zapas
zapasy kamienia są zbyt skromne, Sam. Wiecie co, nie chcę go na razie zabijać. Chciałbym ten swój zamek dokończyć. Bo co to za twierdza bez zamku, prawda? Samą wieżyczką. Kurwa. Misklik taki troszeczkę, a nie. O tutaj, o. Pięknie. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. Tu musimy mieć mury, żeby ta brama w razie czego nie padła, ona już tak nie padnie, ale ja tak lubię zawsze sobie gdybać. Doskonale. A co tam się dzieje? A, pali się gościu. Dobra. No, będzie taka dzielnica mieszkalna. O. No i dobra, zamek mamy gotowy. Myślę, że obsadzanie wież to już tylko będzie kicz. Kopanie fosy też nie ma sensu. Wykończmy go. A ci debile i tak znaleźli drogę, żeby się zabić. Jesteśmy atakowani. Zhańbiony. Zostałem pokonany i moje biedne kości muszą pozostać wśród tych nędznych piasków. Zostałeś pokonany przez niewolników, chamie. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Zwycięstwo jest moje. No i cóż, myślę, że w tym miejscu zakończymy ten pierwszy odcinek z nieregularnej serii z twierdzy. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka.